Szanowni panowie generałowie, szanowni najbliżsi i przyjaciele, panów generałów, wszyscy dostojni przybyli goście, członkowie kapituł, szanowni państwo, gratuluję. Gratuluję panom generałom z całego serca tych jakże ważnych w życiu każdego żołnierza awansów, awansów generalskich, a więc w grupie i do grupy stanowiącej absolutną elitę polskiej armii. Gratuluję więc tego osobistego sukcesu, ale gratuluję także i zaufania, bo jak panowie doskonale wiecie, te awanse oznaczają zaufanie ze strony ministra obrony narodowej, pana Mariusza Błaszczaka i z mojej strony jako prezydenta Rzeczypospolitej. Oznacza zaufanie, ale oznacza również i zadanie, bo awans to nie jest przejście na emeryturę. Awans to nie tylko docenienie dotychczasowej pracy, dotychczasowej służby dla Rzeczypospolitej, tego w jaki sposób panowie działali do tej pory jako generałowie, czy też jako oficerowie, pułkownicy, ale to przede wszystkim także i zadanie, zobowiązanie w związku z tym do jeszcze większej uwagi. Polska Bach. Które...